witamy bardzo serdecznie wszystkich. Cześć, cześć. 1 stycznia 2017. Rozpoczynamy sezon nad rzeką Redą. Tak jak zresztą zapowiadaliśmy się. Chodzimy za trocią. Mniej więcej od 7. Póki co jest godzina chyba, nie wiem, 10. Jest 11. To jest 11. Zaraz czas do domu będzie. No co, efekty póki co niestety zerowe. Jest dosyć wiecznie, nawet bardzo, dlatego jesteśmy po pierwsze blisko kamery. No po drugie dopiero teraz nagrywamy, bo wcześniej się nie dało. Tutaj jesteśmy między choineczkami, także miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. No i co? No, ogólnie jesteśmy 6 osób. No na chwilę obecną zero kontaktu. Bardzo, bardzo duża presja wędkarska. Muszę trzymać statyw, bo odleci. Bo odleci, dokładnie. Nie wiem, czy dobrze słyszycie, czy nie. Jest bardzo duża presja wędkarska, dużo wędkarzy, niestety u nikogo praktycznie nic się nie zameldowało. Przed chwilą mijał mnie kolega, z którym zamieniłem trzy słówka, którego pozdrawiam serdecznie, nasz widz. Udało mu się trafić troć taką 70 cm. Potwierdzili to także inni wędkarze. No niestety nie udało mu się jej wyjąć. Przed chwilą jeszcze jeden kolega Tenczaka, 35. Nie udało mu się wyjąć tej troci z tego względu, że nie miał podbieraka i przy samym brzegu mu się zerwała. Natomiast no jedną mamy udokumentowaną, w sensie takim, że wędkarze potwierdzili, że jest troć. Także no my szukamy. Może też, tak jak w zeszłym roku, jak widzieliście, może i nam się trafi. Chociaż drugi sezon się zapowiada, w miarę pogoda dosyć fajna, poza tym wiatrem, także... Jest bardzo wiecznie, no ale nie ma mrozu i to jest, myślę, że na plus, bo przyrodki nie zamarzają, jakiś tam komfort tego łowienia jest. W zeszłym roku to była po prostu tragedia, trzeba było cały czas skrobać. Henio wtedy, pamiętam, chodził z próbówką taką, od śmiesznie wyglądało. Tak. Sprawdzał, czy ma prąd w wędce. Jako elektryk, dokładnie. Ci, co oglądają, to widzieli na pewno, ten odcinek był zabawny. No co możemy więcej dodać? Jedynie co, to byśmy chcieli złożyć w imieniu wędkarskiej Escapad wam wszystkim życzenia noworoczne, wszystkiego najlepszego, pięknej życiówki w tym roku, żeby wszystkie wody były rybne i żeby każdy wypad owocował jakimiś fajnymi rybkami, także wszystkiego najlepszego dla was wszystkich. Żeby nie trzeba było co chwilę zwalać na ciśnienie, pogodę. I tak dalej. No co, będziemy teraz dalej łowić, może jeszcze się coś uda. Ludzi dzisiaj jest sporo, także trzeba naprawdę sobie miejscówkę wynaleźć. Jak dokładnie. Już znajdzie się ta miejscówka, to trzeba tam siedzieć chwilę, bo następna może się tak szybko nie trafić. No także ale sezon rozpoczęliśmy. Tradycyjnie. Tak, na pewno będziemy chodzić za tą trocią, trochę za pstrągami w późniejszym czasie na pewno, ale póki co troć. I jeszcze raz troć na tapecie. Także trzymajcie za nas. O łososiach nie wspominamy, bo to wiadomo, raczej mało prawdopodobne, ale... Idziemy dalej, wędkujemy. Wszystkiego dobrego. Jeszcze pod tym łom. Słuchajcie, dyskutujemy sobie odnośnie zarybień w tej chwili. Marcin był ostatnio na zarybieniu. Marcin, potwierdzasz, byłeś? Ale dzisiaj, po zakończonym wędkowaniu, komisyjnie zbieramy się u Marcina i zaglądamy do zamrażalnika. Sprawdzimy, czy był. Bo świetnie, to sobie możesz zaglądnąć. A to wszystko te żarty. Co było na Wigilię? Szumlotki. Czyli szczupak.
witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Jest dzisiaj 6 stycznia, z Trzech Króli. Jesteśmy wspólnie z Marcinem. Z tyłu jeszcze jest Henio i Michał. Wybraliśmy się w czwórkę na tredę. Kolejny dzień w poszukiwaniu troci. Czyli dzień drugi w sumie dopiero. Drugi dzień naszego trociowania wspólnego. Co? No minus 10. Godzina po 9, 9.20. Póki co. Bez brania, bez efektów. Ale za to jest naprawdę zaje fajny klimat, słuchajcie. To co my kochamy w trociowaniu, czyli mróz, śniegu napadało, jest praktycznie zero wiatru. Gdzie u nas, jak wiecie, oglądaliście gdzieś tam telewizję pogodę, to wiecie, że u nas były straszne wichury, cofki z morza. Natomiast reda nie jest bardzo podniesiona, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie dzisiaj. Co prawda mróz doskwiera, no ale to jest właśnie urok trociowania. W zeszłym roku jakieś te efekty mieliśmy, nie? Ty miałeś w zeszłym roku. Tak. Właśnie 6 stycznia troć. Henia miał tam sandacza i tyczaka. No w tym roku życzymy sobie wzajemnie, żeby było nawet jeszcze lepiej, nie? Jutro albo pojutrze, jeszcze nie wiadomo gdzie się wybierzemy, zobaczymy jak będą warunki, jak będzie sytuacja nad wodą, co kto nam doniesie, że tak powiem. No i co? Dzień trwa, nie ma co gadać, mówimy. Jasne. Wybieramy się za robotę. Czekaj. Ogrzewamy się przy ognisku. Niestety nic się nie dzieje. Jak na razie każdy z nas bez brania. No i co? Jedyne co jest dobre to to, że jest przyjemnie, że jest fajnie cieplutko. Przez chwilę. Minus 10 tam nie, ale... Dramatu nie ma. Idziemy. Nie wzięliśmy kiełbasy. Nie ma posiłku. Żałujemy braku kiełbasy. To się mleczko. Jest zajebiście. Jeszcze trochę połowimy, nie? Tak do południa, co? Tak standardowo. Do południa standardowo. I wtedy podejmiemy decyzję, co dalej, nie? Jeszcze jest jutro dzień, pojutrze dzień. Może akurat coś się uda, bo trochę siara kolego była, kolego sympatyczny na troć, to i do marca możemy chodzić. No tak. To jest tutaj pojutrze, bo to... Jeszcze mamy czas. Powiedzmy, dopiero co zaczęliśmy sezon, no. Będzie dobrze.
witamy. Kolejny dzień, już w sumie trzeci, naszego łowienia nad Redą. Kolejny dzień szukania troci i póki co kolejny dzień bez brania. I to jest kolejny odcinek rzeki, no. Gdzie jesteśmy na innym teraz odcinku. Jesteśmy już w sumie na samym dole, praktycznie przed samym rezerwatem. Tutaj próbujemy coś połowić. No, na razie ile łowimy? No, z półtora godzinki, może dwie. No. Na razie bez efektów. Jakieś tam brania u Ciebie były, nie? Pierwszy rzut, to tak wydawało mi się, że to było branie, ale czy to było, czy to był zaczep, ciężko to stwierdzić, bo tam akurat było dosyć płytko. No, w tej chwili wchodzimy tutaj w takie trzcinowiska. No, mam nadzieję, że tutaj się coś uda. Jutro jest w sumie ostatni taki dzień, który sobie obraliśmy za łowienie. Jutro będziemy koło przepławki, czyli w niedzielę. Co? Pogoda wieje, jak widać po nas, jesteśmy opatuleni dosyć mocno. Zimno, jeszcze raz zimno. Zimno w łapy, także jak się będziecie kiedyś wybierać, to pamiętajcie o jakichkolwiek rękawicach. To już nie muszą być żadne tam neoprenowe czy coś, ale prawdę mówiąc tylko jakiekolwiek. No i co, no i łowimy dalej, nie tracimy czasu, żeby no w końcu coś pokazać, nie? Temperatura sporo na minusie, ale to nas nie zniechęca, wręcz przeciwnie. Jest pewnie znowu jakieś minus 10, nie? No, gdzie odczuwalna jest wyższa, bo jesteśmy na otwartym terenie, tutaj nie ma nic zabudowań, kompletnie, są same pola, także wiatr tutaj dodatkowo potęguje tą temperaturę ujemną. No ale co, trzeba być twardzielem. Dobra, łowimy. Powoli dochodzimy już do rezerwatu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny dzień bez ryby. Trzeci dzień bez ryby. To już powoli zaczyna się robić denerwujące. No ale sztuka polega na tym, żeby się nie załamywać i próbować cały czas, aż w końcu przyjdzie ten dzień, kiedy ta wspaniała trotka usiądzie na kiju i będzie fajnie. Dobra, już gadam głupoty. Mamy południe, za nami z tyłu już jest rezerwat przyrody Beka, gdzie jest niedozwolone wędkowanie, także tam już sobie podarujemy, nie będziemy ryzykować. No i tak. No cóż, niestety, bez ryby kolejny dzień. Napotkani wędkarze mówią to samo, że łowią już któryś dzień z kolei, mieli tam po parę tęczaków co niektórzy, ale to nie jest to, po co tutaj przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy po konkretną rybę, po troć. No i tego akurat, no niestety, nam się jak do tej pory jeszcze nie udało złowić.
Jutro jest dzień jeszcze ostatni, który sobie daliśmy na łowienie, tak jak mówiliśmy zresztą wcześniej. No i jeszcze jutro popróbujemy coś złowić. Ogólnie w zeszłym roku było lepiej, mówią to wszyscy, to są nie wszyscy napotkani wędkarze, którzy szukają troci, że było po prostu lepiej. W tej chwili ci, którzy gdzieś tam śledzą jakieś informacje w sieci, na forach, wiedzą, że tej ryby po prostu nie ma. A może jest, a jeżeli jest, to mała. To mało. Dokładnie. I mało jest tej. No na tylu wędkarzy, którzy gdzieś tutaj się przewijają brzegami tej naszej rzeki, to mogę śmiało powiedzieć, że 95% mówi, że jest totalne bezrybie. Że niestety nie mają żadnych efektów. No wiadomo, że tęczaki no to nie liczą się w tym okresie, w sensie takim, że... No ja przyjechałem tutaj po troć, a nie po tęczaka, dlatego nawet gdybym złapał tęczaka, to nie byłbym z tego tak bardzo zadowolony. Mówię, jesteśmy tutaj typowo po troć, troci nie ma. A próbujemy już naprawdę na wszystko, i na woblery, i jakieś tam na wrotówki, wahadówki, no kompletnie nic. I gumy są w użyciu. Nic się nie dzieje. Ale nic, no nie. Oprócz ma tego, że jest zimno, to nic się nie dzieje. No, nie ma co się poddawać, słuchajcie, takie mamy niestety nasze wody. Co tu dwie tygodnie? Kończymy, widzimy się jutro. Jutro ostatni dzień. Miejmy nadzieję, że ostatniego dnia się coś uda przyhaczyć. No ja przynajmniej mam taką nadzieję, gdybym tej nadziei nie miał, to już dawno bym tę wędkę połamał i poszedł do domu. Dokładnie tak. Także została nam tylko nadzieja i jutrzejszy dzień. Także a jutro sobie wszystko tak podsumujemy, te kilka dni już tak rzetelniej bardziej. Zimno, wieje, czas na obiad, ciepłą herbatkę i przemyślenia z dnia dzisiejszego. Do zobaczenia jutro. Witam serdecznie, mamy 8 dzień stycznia. Jest godzina 7:47, na dworze jest minus 11, przynajmniej tak pokazuje termometr z samochodu. No, kolejny dzień łowienia troci, dzisiaj spotykamy się z chłopakami na przepławce. Jak naliczyłem, będzie nas będzie około 9 osób, ale tam jeszcze dzisiaj rozgrywają się zawody koła. Nie naszego akurat. I tam koło przewiduje około 20 osób. Czyli no, będzie sporo ludzi. No ale jakoś trzeba to łyknąć. No i co? Dzisiaj oczywiście kolejny raz będziemy próbować złowić troć. Wczoraj tam był Henio, złowił jakiegoś tęczaka i miał 2 spady. Nie wiadomo czego. No ale trzeba być pełnym wiary, że może dzisiaj akurat się coś uda. To jest nasz 4. dzień w tym roku. No i wypadałoby już coś pokazać. Co prawda, tylko nie chodzi o te ryby, tylko o samo wyjście i kontakt z rzeką. No ale ryby są taką jakby kropką nad i. Warto byłoby coś złowić, pokazać, zrobić fotkę. Cóż, zaraz będę koło Henia, wpakuję go do auta i jedziemy na przepawkę, bo koledzy już tam czekają. Przed chwilą Marcin dzwonił, że już jest. Także no, jestem dobrej myśli jak na dzień dzisiejszy. O kurde, ładny. Dobry. O, ładny. Teraz go zmierzymy, co? Zmierzymy.
się dać? Nie chcę się dać. 51. Ładny tęczak, 51 cm. Uchenia. Najważniejsze, jeszcze raz to prezentuj. Jo. Jakby się złapę masz. Nie spodziewałeś się tej ryby? No spodziewałem się, ale myślałem, że już taka będzie. I na to? Chwycił? Na woberka chwycił, małego. O, ty powiem, o, to największy to ten żar. Jo. Chodź, chodź, Henio, na kiełbachę. Zadowolony, co? Opowiadaj, jak było. Szybko, ciekawie. No, gdyby nie te wysokie buty, to bym go nie wyjął. To był problem, no nie? Głęboko. Zbliża się południe, kończymy pierwszy etap łowienia, czyli w sumie pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień, czyli pierwszy rozpoczęcie sezonu. Byliśmy 1, 6, 7 i dzisiaj jest 8, także no dzisiaj kończymy. Gdyby nie Henio, to nie byłoby co pokazać w sumie. No, oprócz tego, żeby była ładna przyroda. Dokładnie, nie zawsze liczy się, słuchajcie, chyba liczy się klimat, przede wszystkim klimat zimowy nam dopisała w tym roku aura znowu, tak jak w zeszłym roku, czyli jest piękne słońce, piękny śnieg, co można więcej chcieć, bo, no, żeby była ryba jeszcze, to może byłoby lepiej, ale... Większość osób, co spotykamy i rozmawiamy, to mówią, że z trocią w tym roku ciężko, a więcej jest tego tęczaka. Tak. No, tęczaka mieliście okazję zobaczyć, całkiem przyzwoity. Dzisiaj też na tym odcinku, gdzie jesteśmy w tej chwili, odbywały się zawody koła z Rumi. Z Redy. Przepraszam, z Redy, tak. Koła z Redy. No niestety też nic się konkretnego nie zameldowało. Czyli zero sewniaków, jakiś tam tylko tęczek był, ale bez szału. Że kończymy rozpoczęcie sezonu, na pewno będziemy za tęczami jeszcze chodzili. Będzie dobrze. Na pewno coś tam jeszcze wpadnie. W przyszłym tygodniu również pewnie Reda. Zobaczymy tylko jeszcze jaki odcinek. No ale nie macie się co przejmować. Mówię. Troci nie było, był tęczak. I z tego się trzeba cieszyć. Był przede wszystkim piękny klimat. A to ten najbardziej cieszy, czyli wyjście z kolegami. No wiadomo, po zimowym przestoju. Spotkanie z kolegami nad wodą, porozmawianie. To ma swój klimat. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.